Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na codziennej energii dnia. Dzisiaj mamy środę, chciałam powiedzieć czwartek, ale mamy dzisiaj środę, 14 kwietnia. I dzisiaj mamy przepiękną energię, dlatego że mamy kartę siódemki pentakli. I jeżeli, słuchajcie, chodzi o tą energię, w tej energii przede wszystkim trzeba być cierpliwym. Więc dzisiaj, jeżeli jakieś rzeczy przekładają Wam się w czasie, czy też musicie na coś dłużej poczekać, lub nie widzicie efektów takich, jakie chcielibyście już dzisiaj zobaczyć, to przede wszystkim uzbrójcie się właśnie w cierpliwość, poczekajcie, dlatego że niektóre rzeczy właśnie wymagają więcej czasu. I tak naprawdę pomyślcie o tym, że jeżeli w coś inwestujecie dzisiaj, tak, czyli zaczynacie coś nowego, czy niedawno zaczęliście coś nowego, poświęćcie temu czas, dbajcie o to. Natomiast pamiętajcie o tym, że gdy zasadzimy tak naprawdę małe nasionko, żeby wyrosły z niego tak owoce czy cokolwiek innego, potrzeba do tego troszeczkę czasu. Więc tutaj przede wszystkim w dzisiejszej energii dnia niektórzy z nas mogą być troszeczkę niecierpliwi. Być może niektórzy z nas chcieliby już na już widzieć wszystkie efekty swojej pracy. Być może dzisiaj macie coś ważnego, więc również uważajcie, bo niektóre rzeczy mogą troszeczkę przeciągnąć się w czasie. Jeżeli dzisiaj tak naprawdę będziecie się konsultować w jakichś sprawach i dostaniecie odległy termin, to słyszę przede wszystkim to, żeby na pierwszy rzut się jakby nie denerwować, dlatego że w przyszłości, w niedalekiej przyszłości, może to przesunąć się na szybszy termin, więc o to nie musicie się martwić. Karta siódemki, siódemki pentakli również mówi o tym, żeby przyjrzeć się również swojej pracy, tak? Czyli dzisiaj przede wszystkim skupienie na swoich obowiązkach, na tym, co powinniśmy zrobić, po prostu to, z czego musimy się dzisiaj wywiązać i też, czy robimy to, co tak naprawdę chcielibyśmy. Czyli na przykład, jeżeli zależy nam na podwyżce, czy robimy wszystko, żeby tą podwyżkę dostać, czy jednak coś odwlekamy w czasie. Jeżeli na przykład chcecie zacząć nowy projekt, na przykład oszczędzanie, czy zacząć na przykład biegać rano, czy cały czas odkładacie to w czasie. Dzisiaj jest dobry czas właśnie na rozpoczęcie takich projektów, które w przyszłości pięknie właśnie się potoczą i będą po prostu bardziej przyszłościowe. Więc jeżeli odwlekaliście coś od dłuższego czasu, dzisiaj jest przepiękna energia, żeby za to się w końcu zabrać i żeby w końcu właśnie za to się wziąć. Również w kontaktach międzyludzkich karta siódemki pentakli mówi mi o tym, żeby przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość i mieć duży dzisiaj dystans do ludzi i też do tego, co robią, bo możemy na przykład łatwo się denerwować, że ktoś na przykład robi coś powoli lub że jakaś relacja rozwija się powoli, więc dzisiaj przede wszystkim cierpliwość, na spokojnie, przede wszystkim dzisiaj wkładamy w energię w to, co tak naprawdę chcemy, żeby było w naszym życiu, a to, co tak naprawdę nie chcecie, ale musicie wykonać, to po prostu wykonajcie te obowiązki, które trzeba, tak? Bo w końcu trzeba je zrobić. I pod koniec dnia tak naprawdę będzie przepiękna energia, gdzie będziecie mogli sobie troszeczkę odpocząć i spędzić czas na właśnie większych przyjemnościach. I zrobimy sobie jeszcze, oczywiście przesłanka anielskie, ale jeszcze co z tą energią chciałam króciutko dopowiedzieć. Chciałam dopowiedzieć, że jeszcze dzisiaj dla niektórych z Was mogą przyjść jakieś zaległe wypłaty, czy też pieniążki, na jakie od dłuższego czasu czekaliście, ale również to jest energia, w której nie warto się spieszyć, więc dzisiaj uważajcie na pośpiech, czy na właśnie zniecierpliwienie, dlatego że możecie łatwo się jakby w czymś pomylić, tak? Tak jak w wczorajszej energii. I patrzymy sobie na przesłania anielskie. Przesłania anielskie dla grupy numer 1, które wybiorą osoby, które wybiorą kryształ górski, i grupa numer 2 ma celestyn, więc patrzę, co dla osób, które wybiorą kryształ górski, jakie przesłania anielskie na dzień dzisiejszy. I Wy macie kartę twórczego projektu. Twoja dusza pragnie wyrażać się twórczo. Podążaj za nami, a natchniemy Twe życie artyzmem i kreatywnością. Twórcza ekspresja napełnia Cię witalnością i ekscytacją, ponownie rozpalając w Tobie pasję życia. Z tym przesłaniem bardzo często, słuchajcie, widzę sytuację i ta karta bardzo często pojawia mi się w sytuacjach, w których ten twórczy projekt jest jakby takim naszym przeznaczeniem i czasami my czegoś bardzo chcemy, dzisiaj może coś nam nie wychodzić, więc jeżeli dzisiaj coś Wam nie będzie wychodzić, coś będzie się odwlekać w czasie, czy po prostu ktoś na coś się nie zgodzi, nie panikujcie, jakby nie
Nie, że nie poddawajcie się, tylko nie bądźcie smutni z tego powodu, bo jakby góra czasami zna dla nas lepszy plan, zgodnie z naszym przeznaczeniem, niż my byśmy mogli sobie wybrać. Czyli to, co dzisiaj wybierzemy i nam się nie uda, z tą energią jest jakby chronione i po prostu się to nie udaje z jakiegoś konkretnego powodu, że być może w przyszłości czeka nas coś znacznie lepszego, więc tutaj się nie przejmujcie. I przesłanie dla osób, które wybiorą Celestyn. Co dla osób, które wybiorą Celestyn? Wy macie kartę nowego partnera. Żadne spotkanie nie jest przypadkowe. Zaaranżowane przez Boga wprawia w ruch ciąg zdarzeń, których celem jest ziszczenie się Twoich modlitw. Zwracaj baczną uwagę na nowych ludzi, których zsyłamy w Twoje życie. Rozpoznasz ich, bo wydają Ci się znajomi, przynoszący otuchę i poczucie bezpieczeństwa. Dokładnie tak. Ja Wam życzę wspaniałego dnia, dużo zdrówka, dbajcie o siebie dzisiaj, się nie denerwujcie, spokojnie, na wszystko przyjdzie odpowiedni czas i pa, pa.